Przede wszystkim, znowu powiem 7, dalszy ciąg Amayui Castle Meister. Dobra, trochę pofarmiłem, pojawiły się jakieś dwa nowe eventy. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy co możemy wybudować. Do tego brakuje mi Magic Sand, ale to dzisiaj przejdziemy się, żeby to zebrać. Chyba, zobaczymy. Tak, to chciałbym pobudować, dodaję jeden dirt na 3 dni. Może później jakoś więcej jeszcze tego pobudujemy. Blue House. Jeden. Chciałbym też pobudować ten, który nam brakował. Ciach. Green Tree. To też się może przydać. Tego na razie i tak nie mamy za bardzo co zrobić. No raczej coś jeszcze. Leather Shoes. Okej. A właśnie. Avaro, miałeś dostać swoją lepszą tarczę. Zmniejsza ona ci agility i evasion, ale daje greater shield. A jeszcze daje zwiększa ci constitution. To na pewno chcemy. Greater shield daje 10% szansy na zredukowanie obrażeń o 50%. Więc fajne, fajne. Czy coś masz? No, nie masz. Możemy to również troszkę ulepszyć, chociaż chyba trochę or mi brakuje. Nie, mam. Dobra. Tanie upgrade'y. Właśnie, co jeszcze z upgrade'ów, co może nas interesować? A właśnie, break list. Chyba miałem jakieś zepsute łuki, tak. I broken katana, dobra. Zepsute łuki dają holy stone. Teraz chyba możemy ulepszyć wdzianko Fii. No okej, okay. Te bonusy DFS i DFS nie są zbyt duże, ale tak nie mamy co zrobić z tym. Coś jeszcze? Weapons. Właśnie, dobrze byłoby ulepszyć bronię dla tam. Dla Mikeyu. Dobra, to jeszcze tak, zróbmy jeszcze dwie tarcze. I tak, zupgrade'ujemy Stone Tome. Ponieważ tak, normalnie atakować można tomami tylko wręcz, jeżeli natomiast to zupgrade'ujemy, to właśnie to odblokowuje czar związany z danym żywiołem. Momencik, dobra. Effin Bow, mamy Thunderstone jakieś, tylko właśnie upgrade'owanie Effin Bow zwiększa tylko jego szansę na kryta. To mało mi się podoba, więc nie będę tego robił. Coś jeszcze Water Tome chcielibyśmy ulepszyć. Oj, sorry. Tylko żeby zdobyć Ice Tome, trzeba by Fortress Ringi jakieś porobić i pokasować. Nawet mamy chyba wystarczająco. Nie spodziewam się, żebym potrzebował więcej niż jednego Fortress Ringa, więc te skasuję. Weapons. Dobra, i to jej da Water Bullet. Dobra. Tak, czy to jest lepsze od Snowball? Range taki sam. Inteligencja taka sama, daje chill, a nie paraliż. Ale tańsze jest, 3 SP zamiast 4. To w sumie nie jest takie złe. Dobra, przy okazji zwolniła się jedna tarcza, to sobie załóż, to nic cię nie boli. Tylko daje ci dodatkowe evasion i shield skill. Dobra, to jeszcze tak. Już, już, Fia.
Tutaj Blue House idzie, dostaniemy dodatkową celność. Nie mam gdzie postawić trzech domków. O, tutaj mogę je postawić. Dobra, to ciebie przeniesiemy. O, tutaj. Tutaj będą nasze drzewka stałe. Green tree. Spoko. Dobra, na razie trochę nam się kończy miejsce, ale prędzej czy później na pewno jakieś nowe się pojawi. Dobra, tak, to zobaczmy, co za eventy mamy. Wyłączyłem auto. Tekst. Sro. Bendy na no wa in da kedo. Chotto haikyozen toshite koen da yo na koko. Nandaka mayoi sou da ze. O. Tak jak mówiła Fia. Jak im pomożemy, to jednak rzeczywiście sami przyjdą. Nando. Shikaku ni ashioto nante kikoenakatta ga. Roselin bierze się do roboty. I straszy nam klientów. No dobra, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Hmm. 壁を通り抜けるんだって。 被害は出てないみたいだよ。 でも怖いって。 Dokładnie. ダンジョでひもだめち。うひゃ、いかがわしい香りがするよ。甘いね。アバロと出かけるなら、それはいつでもデートなのさ。 Skoro tak wolisz. Ciekawe, czy będę miał macy na to. Dobra, w fortecy pojawił się duch i zaczął straszyć klientów, więc Avaro wymyślił jakiś przedmiot, który pozwoli się go pozbyć. Oczywiście brakuje nam rzeczy. Blue Ore. Będziemy musieli pewnie gdzieś wyjść, żeby to znaleźć. Dobra. Zobaczmy, co nam Mikiyu ma do powiedzenia. Biedny kotołak. ヒロ耳も触っては駄目だと言いましたけど、それは耳なら触ってもいいというわけじゃありませんよ。もういいじゃない。ヘルマンのじゃなし。減ります。乙女心がゴリゴリと。女の子同士なんだから嫌がらなくていいのに。私は 同性相手でもやっていいことと悪いことがあると思うんですが。
さんがもっとしっかりしないとアバロさんが困ることになるんですよ。ちちち、そんな困難をアバロと一緒に乗り越えてこそ強固な絆が結ばれるんだよ。Nie zakrywaj się za Avaro, Fia. でもアバロさんも困難を引き起こした相手はすぐ見限っちゃうんじゃないでしょうか。そんなことないよ。アバロはいつも私の味方だもん。そこまで言い切られると私の方が間違ってる気がしてくるから不思議です。Dokładnie, Avaro. Aaj, Mikkei-chan ma majime da ne. Oyasumi chuu nano ni oyasumi shite nai nante. Benkyou wa taisetsu desu yo. Shikkari yaranai to shourai komaru koto ni naru n desu. Shourai?ミケイちゃんは将来やりたいことがあるの？お金を稼ぎたいんです。私だけのためじゃないので、寄り道してる暇なんかありません。 Dobra, i to jest tekst, który bardzo mi się podoba. Większość bohaterów gier RPG, o, chcę pokonać złego, chcę, żeby świat był dobry, chcę wszystkim pomóc. A Mikkei-u? Co chcesz zrobić w przyszłości? Chcę zarabiać dużo kasy. To po prostu jest tak realistyczne, że uwielbiam to. Hej, Yuru to jest nazwę na nakayoshi no ko desu. Issoni kurashitemasu. Sono ko, mukuchi de chotto bonyari shiteru node abunakkashikute. Dakara...私がいっぱい勉強していっぱい稼いで二人で豊かに過ごせるようにしたいんです。な、どうするプランに、これ、もげずらずに。いろいろ zarabiać dużo kasy。Twoje boskie moce mają ograniczenia, Fia. I to są również bardzo logiczne argumenty. Tak, to było dosyć dwustronne. Dwustronna pochwała. Tak, najlepszy plan to brak planu.
Ta, Avaro, za dużo myślisz. Nigdy nie będziesz w życiu szczęśliwy. Co? Dziewczynka, Ior? Coś tutaj chyba tłumaczenie musiało się popsuć. Dobra, tylko przestań ją misgenderować, okej? Okay? Znaczy jego. Tak, tylko... Tylko bo chyba na egzamin dla Ior chyba będziemy musieli znaleźć prawdziwych ludzi do zabicia, a nie jakieś tam kukły. Dobra, Avaro uczy Mikeyu odnośnie magii i Fia zaczęła molestować Mikeyu podczas przerwy, także aż Avaro musiał się wtrącić. I tak od tematu do tematu doszło, aż Mikeyu wspomniała o jakiejś dziewczynce Ior, co myślę, że jest jakoś pomyłką w tłumaczeniu. W każdym razie powiedziała, że również zaprosi ją tudzież jego do fortecy, żeby również pracowała tudzież pracował. No cóż, tak chyba zostanie rozwiązany wątek Ior. Iora, Iory. Nieważne. Dobra. Przejdźmy się tutaj. Tutaj jest Magic Sand, którego potrzebujemy do tego Magic coś tam. Casting Center. Tam właśnie ten Casting Center chyba właśnie zdejmie ten debuff z Mikeyu, który obniża jej obrażenia. Tak mi się zdaje. Dobra, to zrobimy. A poza tym będziemy musieli poszukać tę macy na tą magiczną pałkę na duchy. Dobra, zróbmy przy okazji to wyzwanie, żeby zabić 20 przeciwników. Mały trening na pewno nam się przyda. Akurat są 4 spawnery, więc zabicie 20 przeciwników nie będzie trudne. I przy okazji mamy brązowe drzwi, ale nie mamy jeszcze przedmiotu do ich otworzenia. Dobra, to sobie później zapiszę nazwę tej miejscówki. Nie będziemy mogli w stanie póki co zebrać 100% w niej. Dobra. Avaro? Tutaj przede wszystkim chciałbym podszkolić właśnie wszystkich, kto nie jest Fio. I jeszcze ty. Dobra, a Fia, ustaw się tutaj, będziesz podleczać ludzi, którzy oberwą za mocno. Dobra. Musimy liczyć przeciwników. Na razie 4. Tu zabijesz go w ten sposób. W ten sposób go możesz złapać, ale prawdopodobnie spudłujesz. Dobra, na razie nie bawmy się w łapanie. Kiedyś to jeszcze wrócimy do łapania. Dobra. Bouncing Snowman. Mikeyu przyda się już od razu leczenie. Okej, okay, kolejny Bouncing Snowman. Tum 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 t
14 dwa razy. Powinieneś go złapać. Trochę oberwiesz, ale kary niuki jesteś. Dobra, 2. 3. Tak. Czego ty się boisz? Nie boisz się ani ziemi, ani ice. To możesz mu przywalić z water bullet. To zada 7 razy 2, nie zabije. Okej. Okay. Avaro musi się przemieścić, bo nie chcę, żeby wszedł na żadne z tych pól i żeby nie skasował portali. Dobra, Mikeyu. Załatw to water bullet. Ten pewnie za chwilę cię zaatakuje. Dobra. Ty, Fia, weź leczenie. A właśnie, co daje ci Tireless? 10% FS naturę. Bardzo słabo przydatne. FS poza początkiem gry bardzo rzadko się kończy. Czasami w przyszłości spotkamy takie jakieś pola, które są trudne do przejścia i wyciągają dodatkowe FS, żeby przez nie przejść, ale to naprawdę bardzo rzadko. Dobra. Okej, okay, nie dałem ci capture rope. Dobra. Trudno, część przepadnie. Możesz go złapać, spróbuj go złapać. I tak musisz raz trafić. Dobra, super. Też kończą nam się miejsca na łapanie. Tak, dużo bym ich teraz nałapał. Dobra. Avaro, weź capture rope i w przyszłości będziesz łapał, co cię zaatakuje. Dobra. Moratte oko. Fia. Właśnie, możemy troszkę bardziej podejść. Tak, będziemy mieli lepszy zasięg na to wszystko, co się tu będzie spełnić. Dobra. Czy ty chcesz coś złapać? Nie za bardzo. Właśnie, czy ty macie jakąś słabość? Żaden z nich nie ma żadnej słabości, która by mnie interesowała. Chyba, że Fia weźmie swój Effin Bow. Teraz... Nie, oni mają odporność na Thunder. Okej. Okay. To nawet jeszcze gorzej. Dobra. Dobra, to po prostu strzelajmy do rzeczy. Zabijesz to water bulletem. Doll Snowball ma trochę większą szansę trafienia. Spróbujmy. Okej. Okay. Avaro pozbiera tej rzeczy.
Dobra, za dużo expów na tym nie zarabiamy. Ale zawsze to coś. Moratte oko. Shirotta. Dobra, Mikeju zaraz w tym tempie będzie musiała coś łyknąć na manę. Właśnie, ile tu jest kopajek? 3. Nie wszystkie znaleźliśmy, ok. Ta, to się nie uda. Turbulet czy Dual Snowball? Ten ma jakoś mało obrony. Możemy też mu przywalić książką, ale to nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Dobra, straciłem rachubę, ale oni spawnują się gdzieś tak raz na dwie tury. Spawnuje się ich 4. Jak do 10 tury pożyjemy, pofarmimy, to na pewno będziemy mieli wystarczająco. Dobra, to jeszcze jeden spawn, tak dla pewności. Dobra, za dużo na tym levelów jednak nie zarobimy, bo mania już mamy trochę dużo, duże levele. Chyba jakbyśmy tutaj podsiedzieli 30 tur, to może byśmy coś ugrali, parę leveli, ale to chyba nie jest tego warte. Tego złapmy. Dobra, straciłem rachubę, ale zakładam, że powinniśmy być ok. Dobra, zobaczmy. Super, Warrior Medal. To nam się przyda. O, Blue Ore. Chyba tego też nam brakowało. Dobra. Tak, możemy zbudować ten... Teges. Dobra, co możemy cię wytrenować? Thunder. Coś ciekawszego? CP plus 10, o to się przyda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I to tyle. Ta, nasza kolekcja nie wygląda zbyt ciekawie. Przydałoby się dodatkowe miejsce, bo 20 to jednak trochę mało. Dosyć szybko się zapełnia. Dobra. Nie zebraliśmy Magic Sand. Co nam, na co nam zależało, to wróćmy jeszcze tam szybko. I zbierzmy szybko Magic Sand. Dobra. Shutsugeki! Przynajmniej mam nadzieję, że uda się szybko zebrać. Niezbyt hojnie gra. Z tym obdarzyło, ale wystarczająco. Dobra, Casting Center.
ciach oraz packa na duchy, ciach. Czy coś jeszcze możemy zrobić? Veteran Ring. W sumie czemu by nie? Red Liquid mamy chyba. Ciach. Greenhouse. Trochę nam się kończy glina, ale co tam. Ciach. Na razie go nie postawię, tylko to dla FIA punktów robią. A, dobra. Chyba nie postawiłem rzeczy od produkcji. Zniszczyła barierę? Liczymy na to, że będziesz w stanie mordować rzeczy z niezwykłą skutecznością. Żadna z nich nie rozumie, co mówisz, Avaro. Dobra, dwie rozmowy. Tak, czy po pierwsze, czy ty straciłaś... Tak, straciłaś ten debuff, więc teraz... Tak, pierwsza rozmowa jest, była taka, że Avaro zbudował casting center i tam Mikeyu weszła i zaczęła się wyżywać magicznie, dzięki czemu mogła... może się trenować magicznie i już nie ma tego debuffu, który zmniejsza jej siłę czarów. To spoko. A druga rozmowa, no zrobiliśmy packę na muchy, znaczy na duchy. Avaro próbował Fii i Mikeyu wytłumaczyć, jak to działa, ale żadne z nich nie zrozumiało. W każdym razie możemy się teraz wybrać do...
do drugiego poziomu i zapolować na duchy. Chociaż jeden z nich już chyba przyszedł do nas. To pogadajmy z nim. No. Runda druga. A nie, to już teraz też będzie trzecia. Dobra, kto się spodziewał, że tak to... że tak to się skończy? Miki... Ju... O! Jura! Co za niezręczna sytuacja. Twoja dziewczyna nakryła cię podczas roboty. Fia, przytulasz się do kogoś, kto jeszcze przed chwilą chciał zabić Avaro. Wspomniała o tym, jak Ier nas zaatakowała. W sumie nawet, wiecie co, bo wcześniej nie miałem tego eventu, że walczyliśmy z Ior. Nie pamiętam, żeby coś takiego powiedziała, ale spoko. Podoba mi się, że to zwracają uwagę na takie szczegóły. O, Suki, to znaczy lubić. Tego nie powiedział na głos. So desu ka.
ましょうか。お給金もらって夜のご飯作らないと。お、ご飯と jedzenie。何がです？Tak jak wspomniałem, to czy ona wiedziała cały czas, czy nie, wyjaśni się dużo później. Chyba przydałby się mniej ludzki kot, taki zwierzęcy kot, który nie miałby nic przeciwko molestowaniu takiemu. Dobra, Ior przyszła, tak to ona, przyszła do fortecy i chciała zabić Avaro, ale zobaczyła tą Mikeyu i bardzo się zdziwiła, co Ior robi w fortecy. Była bardzo niezręczna sytuacja. Potem Ior się zapytała, czy to tutaj pracuje, i to tak. Mikeyu powiedziała, że Avaro jest jej szefem. Po czym Ior przeprosiła i pierzchła, gdzie pieprz rośnie, czy jak to ująć. W każdym razie tak, poszła sobie i chyba mamy ją z głowy. Póki co. Tak. Dobra, to jest ostatni raz, jak mówię na Ior ona. Ior powinien w tej historii być chłopcem, czy facetem, nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie jest jedyny powód, dla którym jest dziewczyną, i to taki, że po prostu pisarze chcieli mieć femboya w powieści. Ale to tak bardzo nie pasuje do tej postaci, że aż po prostu mnie w zęby kuje. Dlatego w mojej wersji Ior to jest on. I koniec. Tak będę mówił. Zresztą Ior to nawet męskie imię. Przynajmniej brzmi tak męsko. Dobra, to koniec tego. W następnym odcinku idziemy zapolować na duchy. No i cóż, Ior pewnie przyjdzie z podkulonym ogonem i pewnie zacznie dla nas pracować. Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!